Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Kuba Karliński. I pytanie na początek, jakie mam, to jest pytanie, czy mnie słychać. I wielka prośba o to, żeby na czacie napisać tak, słychać. Chciałbym się upewnić, że dociera obraz i dociera dźwięk. Tak, dociera. Fajnie, bardzo dziękuję. Witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze poświęconym temu, jak kupić wymarzone mieszkanie, ale w starej kamienicy. Stare kamienice, stare nieruchomości mają wiele uroku, wiele zalet, no ale mają też pewne wyzwania. Jednym z tych, taką całą grupą wyzwań, z grupą wyzwań trzeba się zmierzyć w momencie, kiedy się kupuje takie mieszkanie. I chciałbym dzisiaj przeprowadzić Was, oczywiście zabrać Was na spacer, w taką małą podróż na zakupy, bądź w, po prostu w stare kamienice. I to, co jest właściwie istotne i ciekawe, ja akurat uwielbiam nie tylko nurkować, uwielbiam też podróże i zakup nieruchomości to za każdym razem jest taka fajna podróż, gdzie najpierw kiedyś palcem po mapie, teraz bardziej gdzieś tam myszką po internecie. Wyszukujemy oferty, szukamy tej jednej, jedynej, wymarzonej. Natomiast zdecydowanie warto także wybrać się w podróż fizycznie, osobiście i po prostu bardzo dokładnie popatrzeć w terenie na to, co konkretnie dana nieruchomość sobą reprezentuje. I tych alegorii czy przeniesień tutaj znajdziemy zdecydowanie kilka. Ten dzisiejsze nasze spotkanie chciałbym jakby poświęcić, żeby się skoncentrować się na kilku punktach. Widzicie teraz agendę na slajdzie. To, co jest bardzo istotne, szczególnie właśnie w przypadku starych budynków, to jest fakt, że zakup mieszkania to jest nie tylko zakup mieszkania, ale także zakup części budynku. A w przypadku starych budynków tutaj mamy zdecydowanie więcej tematów, na które koniecznie trzeba zwrócić uwagę. Nie tylko warto, ale trzeba zwrócić uwagę. I zakup mieszkania to nie do końca jest, jakby tutaj nie można myśleć o mieszkaniu jako o mieszkaniu zawieszonemu w próżni, trzeba koniecznie popatrzeć także na budynek i troszkę więcej o tym będę chciał powiedzieć, natomiast chciałbym na ten punkt szczególnie zwrócić uwagę zaraz na samym początku. Lokalizacja, stan prawny, techniczny, bezpieczeństwo, komfort użytkowania i wreszcie taka formuła sugerująca, w jaki sposób sobie z tym poradzić. Mamy trochę tego materiału. Chciałbym zmieścić się w 30 minutach tej części prezentacyjnej i zostawić trochę czasu na pytania na koniec. Więc w sytuacji, gdyby się okazało, że się jakoś troszeczkę nam przedłuży, po prostu zrobimy cięcie po mniej więcej pół godzinie, tak żeby się zmieścić w ramach czasowych. Jedziemy. Temat pierwszy, ten, który przy każdej nieruchomości jest kluczowy, to jest lokalizacja. I tutaj na temat lokalizacji wielokrotnie wspominałem na innych nagraniach, które są dostępne, można je znaleźć na kanale na YouTube, na który zapraszam. Natomiast to, co jest warte podkreślenia w przypadku starych kamienic, jest to, że w większości one znajdują się w centralnych lokalizacjach miasta. Tutaj widzicie przykład lokalizacji dotyczącej kamienicy przy Brzeskiej 18 w Warszawie, którą aktualnie w ramach warszawskiej kamienicy Macmillan remontujemy. I jak widzicie, to jest lokalizacja na Pradze Północ, czyli takiej dzielnicy, która do niedawna była niejako trochę skansenem, trochę opuszczona i zapomniana w Warszawie, po drugiej stronie Wisły. Natomiast to jest lokalizacja bardzo, bardzo centralna, to znaczy jedynie 3 km nieruchomość oddalona od Placu Zamkowego i mniej więcej 4,5 km od Pałacu Kultury, który jest tym najbardziej centralnym punktem. I te stare dzielnice, one są z jednej strony bardzo fajne, ciekawe, atrakcyjne, bo są bardzo blisko centrum, a im bliżej centrum, zazwyczaj te ceny nieruchomości są wyższe. Z drugiej strony, tak jak w przypadku właśnie Pragi Północ, to była dzielnica, która przez długie, długie lata była zapomniana, natomiast dzięki temu ceny nieruchomości były tam niższe. W dalszym ciągu są trochę niższe niż gdzie indziej w Warszawie. Natomiast dzięki bliskiej odległości plus uruchomieniu drugiej linii metra w Warszawie, ten czas dojazdu, który wcześniej nie był może jakiś bardzo duży, natomiast dzisiaj w ciągu kilku minut można znaleźć się w ścisłym Śródmieściu. I to decyduje tak naprawdę o tym, że Praga Północ ma przed sobą drugie otwarcie, nowe życie i to serce Warszawy z prawej strony Wisły zaczyna od nowa bardzo mocno tętnić i kamienice na Starej Pradze cieszą się coraz większym zainteresowaniem, coraz większym powodzeniem.
I to jest nie tylko przykład Warszawy, bo właściwie we wszystkich większych miastach, tam gdzie dominuje zabudowa mieszkaniowa śródmiejska właśnie w formie kamienic, możemy znaleźć takie perełki. Na Dolrze we Wrocławiu, czy też do niedawna Kazimierz w Krakowie, to były takie enklawy, które jakby zabudowane starą zabudową niszczały, no a z czasem ich atrakcyjność wzrosła na tyle, że przyciągnęły inwestorów. Najpierw pojedynczo, potem coraz częściej. Dzisiaj Kazimierz jest niezwykle rozchwytywany i to jest lokalizacja krakowska bardzo ciekawa i ceny to już niespecjalnie są tam takie niskie, jak były jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu. To, co jest istotne w związku z lokalizacją, to jest nie tylko obraz makro, ale to jest też obraz mikro. I to jest kwestia związana z tym, co konkretnie jesteśmy w stanie w bezpośredniej okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie konkretnej tej nieruchomości znaleźć. I teraz oczywiście podstawa to są usługi, z których korzystamy codziennie czy bardzo często. Na przykład, nie wiem, sklep spożywczy albo jakiś dostęp terenów rekreacyjnych, terenów zielonych. To jest dostęp do komunikacji miejskiej i relatywnie łatwy dostęp do infrastruktury drogowej, w zależności od tego, jak często z niej korzystamy i gdzie się chcemy dostać. To jest także dostęp do wszelkiego rodzaju oferty kulturalnej, która w miastach cały czas jest jednym z magnesów, który też aktywizuje ludzi wieczorami. To jest nie tylko kwestia kin czy teatrów, ale też możliwość wyjścia do jakiejś restauracji, do kawiarni, spotkania ze znajomymi. To są te magnesy, które sprawiają, że miasto tak naprawdę żyje może nie całą dobę, ale do późnego wieczora. I one z jednej strony zdecydowanie działają na korzyść konkretnych lokalizacji. Tu mam akurat przykład znowu z Brzeskiej. W odległości kilku minut spacerem mamy dwa dworce kolejowe, mamy przystanki metra, przystanki tramwajów, autobusów, mamy kino i mamy wreszcie też punkty handlowe. Natomiast kluczowa kwestia jest taka, żeby wiedzieć, czego się potrzebuje, czego się szuka i po prostu dopasować daną nieruchomość, dane mieszkanie do konkretnych potrzeb użytkownika, nabywcy, bądź jeżeli ma być mieszkanie wynajmowane tej grupy najemców. I dla przykładu, jeżeli mówimy o mieszkaniu dla rodziny, która albo ma małe dzieci, albo spodziewa się, planuje powiększyć rodzinę, zdecydowanie warto zadbać o to, żeby w bliskiej odległości był jakiś teren zielony, skwer, park, gdzie będzie można spokojnie wyjść na spacer najpierw z wózkiem, potem z dziećmi. Ewentualnie też plac zabaw, na którym dzieci będą mogły z czasem spokojnie się pobawić, bez konieczności ciągłego nadzoru nad rodzicami. Teraz jakby tych rzeczy, tych elementów, o których wspominam, mogą wydawać się oczywiste i domyślam się, że w trakcie tego dzisiejszego webinaru wiele osób, czy wiele z Was będzie słyszało rzeczy, które no, wydają się oczywiste. Natomiast ja specjalnie będę je podkreślał, ponieważ wielokrotnie miałem okazję rozmawiać z osobami, które na jakiejś oczywistości, wydawałoby się oczywistej rzeczy, w przypływie euforii po prostu o niej zapomniały i potem okazało się, że to niby wymarzone mieszkanie wcale nie było takie wymarzone, bo zabrakło właśnie pomyślenia czy odhaczenia na liście jednej z tych niby oczywistych rzeczy. Także zachęcam do tego, żeby po prostu sobie zrobić długą listę taką do odhaczania poszczególnych elementów i w zależności od jednej strony potrzeb, preferencji, ale z drugiej strony w zależności od doprecyzowania konkretnego pomysłu czy wizji, po prostu wszystkie te punkty sobie odhaczać. I teraz tak, lokalizacja to jest absolutny numer jeden. To powtarzam o każdej porze dnia i nocy. Nieruchomość ma to do siebie, że jest nieruchoma. Jeżeli lokalizacja jest kiepska dzisiaj, to jest jakby jeden element, no to wtedy ciężko jest tam o dobrą inwestycję, dobrą jakby stopę zwrotu. Chyba że lokalizacja jest na tyle kiepska dzisiaj, że ma potencjał na to, żeby w przyszłości zdecydowanie się poprawić. To jest to, co mówiłem z Pragą Północ. Dzisiaj zdecydowanie lepiej niż było 5 czy 10 lat temu. Natomiast oczywiście ten potencjał rozwojowy jest zdecydowanie lepszy. Doceniają to także jakby firmy, które coraz chętniej przenoszą się z siedzibami na Pragę i tutaj wielokrotnie wspominany Google Campus jest tego świetnym dowodem. Będzie zlokalizowany w jednej z wyremontowanych praskich nieruchomości. Także lokalizacja,
Lokalizacja to po pierwsze. Natomiast jakby idąc dalej, warto zacząć jakby konkretne oględziny konkretnej nieruchomości od tego, żeby sprawdzić stan prawny mieszkania. I tutaj oczywiście takie elementy podstawowe, no to jest kwestia tego, kto jest jego właścicielem. Upewnić się, że osoba, z którą rozmawiamy, czy to jest właściciel, czy pośrednik, ma jakieś konkretne umocowanie, pełnomocnictwo od właściciela i faktycznie jest tym, za kogo się podaje, bo jakby przypadki takie, gdzie sprzedawał ktoś inny niż kto nie miał umocowania, to jakby też łatwo znaleźć. Kwestia obciążeń, wpisów w hipotece, pewnych różnych praw rzeczowych na zasadzie ktoś komuś zapisał prawo do korzystania z nieruchomości na przykład dożywotnio w zamian za jakieś inne świadczenia. To są takie elementy, które bardzo łatwo można sprawdzić, przede wszystkim w księdze wieczystej. Dzisiaj jest dostęp możliwy do księgi wieczystej, znając jej pełny numer przez internet, więc nawet nie trzeba wychodzić z domu. Z drugiej strony wszelkiego rodzaju ewentualne zaległości w opłatach, które dotyczą konkretnego lokalu, bądź mogą zostać zasądzone na rzecz byłych właścicieli wpisane do księgi wieczystej, to też są takie elementy, na które warto zwrócić uwagę, po to, żeby się nie okazało, że trzeba będzie jakąś kwotę dopłacić do ceny mieszkania, żeby spłacić te roszczenia, które mogą się w księdze wieczystej znaleźć. Nie chcę specjalnie dużo czasu spędzać na kwestiach prawnych. Zachęcam gorąco, jeżeli jeszcze nie widzieliście, do tego, żeby obejrzeć nagranie z hangoutu na temat aspektów prawnych zakupu nieruchomości. Tam bardzo szczegółowo omówiliśmy razem z Łukaszem Dulębą, z moim kolegą, te kwestie, także w szczegółach zachęcam. Na YouTube jest ten film dostępny. I teraz stan prawny mieszkania to jest jedno, natomiast tak jak mówiłem, budynek i mieszkanie w przypadku starej kamienicy tutaj jakby nie można ich rozdzielać. I stan prawny byku i również gruntu, który pod tym budynkiem się znajduje, to jest kolejny element, na który warto zwrócić uwagę i o który warto zapytać sprzedających. I tutaj ponownie kwestia tego, kto jest właścicielem mieszkania dzisiaj, czy to jest mieszkanie, które to jest budynek, który jest własnością na przykład miasta, czy to jest budynek, który jest własnością prywatnych właścicieli, ile mieszkań jest wykupionych w ramach całego budynku. Jeżeli mieszkania zostały wykupione i jest więcej właścicieli, powinna funkcjonować wspólnota mieszkaniowa na tej nieruchomości. Warto też zdecydowanie zwrócić uwagę na to, czy jeżeli budynek nie jest wykupiony, jest przykładowo zarządzany przez jakąś jednostkę budżetową. W przypadku Warszawy, gdzie działamy, ten stopień komplikacji jest trochę większy. Warszawa po dekrecie Bieruta po wojnie przeszła przez proces nacjonalizacji wszystkich nieruchomości i dzisiaj wiele budynków zostało już odzyskanych, zwróconych spadkobiercom byłych właścicieli, natomiast sporo z nich w dalszym ciągu znajduje się pod zarządem miasta. Natomiast do części z nich są zgłaszane roszczenia i te roszczenia w procesach przed samorządowym kolegium odwoławczym czy też przed sądem są stopniowo zasądzane i nieruchomości są zwracane. I w przypadku, jeżeli mamy budynek, który jest załóżmy formalnie własnością miasta, z jednej strony, natomiast z drugiej strony, jeżeli są do niego zgłoszone roszczenia, a to także można sprawdzić chociażby w internecie, wtedy warto mieć z tyłu głowy, że jeżeli tych mieszkań wykupionych jest niewiele i zostanie budynek zwrócony spadkobiercom byłych właścicieli, może zostać sprzedany, może tam być właściciel większości budynku, może mieć na niego jakiś pomysł i to może utrudnić trochę bądź bardzo sposób funkcjonowania i korzystania z tej nieruchomości. Dlatego zdecydowanie zachęcam do tego, żeby kupować mieszkania, szczególnie w budynkach, które już zostały, których sytuacja prawna jest jasna i takie, które takich no, dużych turbulencji raczej nie powinny przechodzić. Jeżeli funkcjonuje tam wspólnota mieszkaniowa, sytuacja jest o tyle uregulowana, że po prostu decyduje większość mieszkańców danej nieruchomości o tym, co z nieruchomością będzie się działo. Zachęcam gorąco do tego, żeby porozmawiać z przedstawicielem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, jeżeli takowa jest zawiązana, i po prostu wypytać o te wszystkie kwestie, które dotyczą z jednej strony tego, co się dzieje z nieruchomością, z drugiej strony te kwestie, które dotyczą tych elementów, o których też jeszcze za chwilkę chciałbym powiedzieć.
Warto zdecydowanie także sprawdzić, kto jest zarządcą i z tym zarządcą się spotkać i porozmawiać. I tutaj z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, czy to jest profesjonalny zarządca, czy to jest firma, czy to jest na przykład ktoś, kto dorywczo się zajmuje takim zajęciem. Warto też zweryfikować kwestię profesjonalizmu po stronie zarządu wspólnoty, ponieważ z jednej strony bardzo często to dobro wspólne, jakim jest budynek, w którym wszyscy mieszkają, powinien być przynajmniej przedmiotem troski wszystkich właścicieli. Natomiast wiele mieszkań, które są szczególnie kupowane na wynajem, właściciele nie mieszkają w tych budynkach i specjalnie aż tak bardzo może im nie zależeć, mogą nie być świadomi wyzwań, które stoją na przykład przed, na przykład remontowych, naprawczych, przed wspólnotą. No i wtedy ta troska i jednocześnie też możliwości, jak powiem, skutecznego egzekwowania zobowiązań i realizacji prac remontowych mogą być ograniczone. Wreszcie warto także sprawdzić, jakie są zapisy przestrzenne i dotyczące planowania przestrzennego. Tutaj odsyłam przede wszystkim do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Ewentualnie, jeżeli plan miejscowy nie obowiązuje, bo też w dalszym ciągu mamy wiele takich obszarów, gdzie plany nie są uchwalone i aktualnie po prostu plan może nie obowiązywać. Natomiast wtedy warto sprawdzić, czy były wydawane dla danej nieruchomości warunki zabudowy. I to jest taka decyzja upraszczająca, punktowo zezwalająca na zmianę bądź gabarytów, bądź przeznaczenia danej nieruchomości. Jeżeli była wydawana, warto upewnić się, co w tej decyzji było. I teraz ten element jest może mniej istotny w przypadku, gdybyśmy na przykład chcieli kupić jakieś mieszkanie, lokal w kamienicy, która jest w dobrym stanie, w miarę wyremontowana. Natomiast warto bardzo dokładnie mu się przyjrzeć, szczególnie w sytuacji takiej, gdzie na przykład myślimy o tym, żeby kupić strych i ten strych po prostu zaadoptować na cele mieszkaniowe. Żeby taką operację przeprowadzić i rozpocząć, przeprowadzić w ogóle remont dachu, niezbędne jest pozwolenie na budowę, a wcześniej plan miejscowy bądź warunki zabudowy muszą na takie działania po prostu pozwolić. I wreszcie ostatni element, który dotyczy stanu prawnego budynku, to jest de facto to, co dotyczy tego, co jest pod budynkiem, a mianowicie gruntu. I tutaj mamy do czynienia z dwoma sytuacjami. Możemy mieć grunt, który będzie we własności, a wspólnota mieszkaniowa bądź właściciele budynku są również współwłaścicielami gruntu, który pod tym budynkiem się znajduje. Ewentualnie możemy mówić w przypadku na przykład Warszawy, to jest taka konstrukcja, która obowiązuje generalnie na większości obszaru Starego Miasta w okresie końca wojny, a mianowicie użytkowaniem tak zwanym wieczystym, czyli użytkowaniem, które, gdzie właścicielem gruntu formalnie jest miasto stołeczne Warszawa i miasto stołeczne udostępnia w użytkowanie ten grunt za czynsz, opłatę symboliczną. Natomiast wtedy jakby formalnie użytkownikiem są mieszkańcy, wspólnota mieszkaniowa, natomiast właścicielem formalnie jest miasto. Jakie to ma znaczenie? Dla korzystania z nieruchomości w praktyce znaczenie właściwie to nie ma żadnego. Mamy do czynienia z podatkiem od nieruchomości, którego wysokość jest określana co roku w tabelach i koszt takiego użytkowania, podatek od nieruchomości płaci się od mieszkania, ale także jeżeli jesteśmy współwłaścicielem, mamy też cząstkowy udział w działce gruntu pod budynkiem i wtedy to jest 75 groszy od każdego metra kwadratowego naszej własności w gruncie i również w przypadku mieszkania. Natomiast w przypadku użytkowania wieczystego płacimy podatek od nieruchomości za mieszkanie, no i opłatę za użytkowanie wieczyste, która również jakby ten udział cząstkowy, no ale to jest wtedy mniej więcej 1% wartości nieruchomości rocznie i zazwyczaj te opłaty są po prostu wyższe niż w przypadku własności gruntu. Tyle myślę, jeżeli chodzi o kwestie prawne. Tu jeszcze jest jeden element, który wiąże się trochę z kwestiami przepisów prawa. A mianowicie kwestia zabytków. Mamy wiele kamienic, tych szczególnie trochę starszych, formalnie starsze niż 50 lat budynki mogą zostać wpisane do rejestru albo do ewidencji zabytków. Natomiast no, w miastach Warszawa jest o tyle specyficzna, że w dużej części została zniszczona w czasie wojny.
Inne miasta trochę mniej, natomiast tych zabytków jesteśmy w stanie znaleźć wiele w różnych miejscowościach. Możemy mieć różne kategorie ochrony zabytków. I tutaj taka najbardziej, bym powiedział, konkretna to jest wpis do rejestru zabytków, który prowadzi w każdym województwie wojewódzki konserwator zabytków. Wtedy mówimy o po prostu pełnej ochronie i tu każdy budynek, który jest zabytkiem, powinien być oznaczony takim znaczkiem, tabliczką, która wisi na ścianie w widocznym miejscu w pięciokąt biało-niebieski. I jednocześnie daje to pewne korzyści, ale oczywiście niesie też ze sobą zagrożenia. Możemy też mieć budynki, które są wpisane do gminnej, tak zwanej gminnej ewidencji zabytków. I tutaj wtedy na poziomie lokalnym, na poziomie gminy, szczególnie ciekawe, atrakcyjne nieruchomości mogą być wpisywane do takiej ewidencji. No i ewentualnie też jest możliwość wpisania układów urbanistycznych o zabytkowej wartości. I wtedy to dotyczy bardziej układów przestrzennych, elewacji ulic i jakichś ewentualnie przestrzeni miejskich. I taka informacja najczęściej jest wpisana do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. I wtedy budynek może nie być zabytkiem, nie będzie miał wtedy tabliczki, nie będzie wpisany do ewidencji. Natomiast jeżeli jest wpisany ten układ urbanistyczny o zabytkowej wartości do planu miejscowego, wtedy wszelkiego rodzaju remont i modyfikacje elewacji trzeba uzgodnić z Urzędem Konserwatora Zabytków i uzyskać od niego niezbędne zezwolenie na to, żeby móc przeprowadzić pracę. Bardzo często kolor elewacji trzeba uzgodnić i elementy wykończeń elewacji trzeba uzgodnić z konserwatorem. Jakie korzyści wiążą się z mieszkaniem czy powiedzmy zakupem mieszkania w zabytkowej kamienicy, zabytkowym budynku? Przede wszystkim to, co jest unikalne, absolutnie unikalne, to jest unikalna historia tego konkretnego budynku. Został wniesiony w konkretnym roku przez zaprojektowany na przykład przez wybitnego, znanego mniej lub bardziej architekta. Został zbudowany, sfinansowana budowa została przez jakiegoś przedsiębiorcę czy finansistę. I to był tylko jeden taki budynek, unikalny, w jaki sposób mógł się wyróżniać charakterystycznymi elementami, zdobieniami, wykończeniem, układem przestrzennym, układem architektonicznym. I, no i to jest coś takiego, że no, jak ktoś mówi, że ja mieszkam w domu bez kantów, no to każda osoba, która się interesuje choć trochę historią akurat Warszawy w tym wypadku, będzie wiedziała, o który to chodzi budynek. Jest tylko jeden taki w samej Warszawie, świetnie położony i ze swoją własną historią. I teraz to, co na przykład w przypadku Brzeskiej 18, czyli kamienicy, którą remontujemy, która też jest zabytkiem, jest wpisana do rejestru, ma swoją unikalną historię. I przykładowo mieliśmy półtora tygodnia temu w trakcie Nocy Pragi okazję do rozmawiania z wieloma osobami, które nie tylko mieszkały w tej kamienicy, więc mogły nam podpowiedzieć, jak to życie faktycznie praktycznie wyglądało, ale też z pasjonatami, fascynatami starej historii mieliśmy okazję porozmawiać, spotkać się i dowiedzieliśmy się całego mnóstwa takich informacji, o których nie mieliśmy pojęcia. I ta historia, ona gdzieś tam jest przekazywana, natomiast no, można się nawet już będąc konkretnie właścicielem czy po zakupie tego mieszkania, można spędzić długie godziny na rozmowach z pasjonatami, z odkrywaniem historii tej konkretnej nieruchomości. Warto też wspomnieć o tym, że jest możliwe uzyskanie dofinansowań do remontów części tych budynków. Wyzwanie polega na tym, że budżet zazwyczaj na tego rodzaju działania jest ograniczony, natomiast są programy na wsparcie działań remontowych i wtedy jakby koszt, który normalnie byłby pokryty przez fundusz remontowy, przez właścicieli lokali tutaj no, może być w jakiś sposób zmniejszony dzięki dotacjom na tego rodzaju prace. Natomiast oczywiście z jakby zakupem mieszkania w budynku zabytkowym wiążą się też pewne zagrożenia, bądź ograniczenia bardziej, dlatego że wszelkiego rodzaju prace, szczególnie jeżeli mówimy o budynku wpisanym do rejestru zabytków, wszelkiego rodzaju prace remontowe, modyfikacje układu wewnątrz, one powinny być uzgodnione wcześniej z Urzędem Konserwatora Zabytków i trzeba uzyskać zgodę na to, żeby móc na przykład zmienić układ pokoi w takim mieszkaniu albo w jakiś sposób przebudować jego, zmienić jego funkcję.
I na przykład, jeżeli mamy dzisiaj mieszkanie i tam ktoś mieszkał, a chcielibyśmy tam na przykład urządzić biuro, no to wtedy generalnie Urząd Konserwatora może w jakiś sposób nam tutaj, no musimy się po prostu z nimi skonsultować. Tyle o zabytkach. Kolejny element to jest ten element, który de facto jest jednym z najbardziej newralgicznych. To jest kwestia stanu technicznego danego budynku. I teraz, tak jak się chodzi po mieście i się ogląda, szczególnie właśnie stare kamienice, warto zwrócić uwagę na kilka takich podstawowych kategorii czy elementów dotyczących stanu technicznego, które w przypadku starych kamienic decydują o tym, czy to jest dobry pomysł albo zupełnie niedobry pomysł, żeby takim budynkiem się zajmować. Kwestia pierwsza to są mury. I tutaj warto spojrzeć przede wszystkim na to, czy tam nie ma pęknięć, i do takich pęknięć przechodzących przez dużą część budynku, przez kilka kondygnacji, głównie w pionie, ale także w poziomie. Warto zerknąć, czy budynek nie jest przypadkiem spięty klamrami takimi dużymi stalowymi. Akurat zdjęcia z klamer nie udało mi się znaleźć, natomiast warto jakby upewnić się, czy po zdjęciu takich klamr na przykład budynek po prostu by się nie zawalił. Klamry, jeżeli są instalowane, zazwyczaj znaczy, że z murami już jest bardzo, bardzo niedobrze i tylko i wyłącznie dzięki nim budynek stoi. Czy mury są mniej więcej proste, pionowe? W jakim stanie jest elewacja również na budynku? Czy tam są, jest tynk, czy nie ma tynku? Czy jest ocieplenie, czy nie ma ocieplenia? W jakim stanie jest konkretnie są stropy, to jest drugi element, i tutaj zdecydowanie warto wyjść do środka, pochodzić trochę po budynku, nie tylko być w mieszkaniu. Możemy mieć do czynienia ze stropami w różnych technologiach wykonanymi. Kiedyś były stropy drewniane, które mają to do siebie, no drewno jako naturalny materiał pracuje, ugina się i przy dużych ugięciach może być konieczna wymiana stropu. Wiadomo, że przy zakupie jednego mieszkania mamy sąsiadów piętro wyżej i sąsiadów piętro niżej, i warto by było w przypadku wymiany stropu z nimi się skoordynować, jeżeli jest to możliwe. Ewentualnie trzeba po prostu się dodatkowo odgradzać. Jeżeli mamy wysokie mieszkanie, jesteśmy w stanie poniżej naszych sąsiadów z góry sobie po prostu wstawić dodatkowe zabezpieczenie i po prostu się od nich odciąć. Jakiekolwiek tutaj ugięcia od góry nie będą specjalnie nam przeszkadzały. Natomiast jeżeli mamy ugiętą podłogę od spodu, no to już jest trochę większy problem, no bo ten strop ciężko nam będzie wymienić bez. Kolejny element, o którym warto wspomnieć, to jest dach. I tutaj z jednej strony zachęcam do wycieczki na strych, na poddasze i do zweryfikowania, jeżeli jest taka możliwość, jak dach wygląda po prostu od zewnątrz, od góry. I tutaj z jednej strony warto zwrócić uwagę na to, czy po prostu tam są dziury, czy woda nie zacieka, czy nie tworzy się przez to grzyb, bo woda ma to do siebie, że jeżeli gdzieś tam spłynie, no to pozostawia to po sobie konkretne trwałe ślady, ale warto też popatrzeć po prostu, czy nie ma tam takich miejsc, które na przykład mogą zmniejszyć bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o jakby dostęp osób z zewnątrz przez taki budynek. Bo jeżeli mamy zabudowę śródmiejską, kamienice stykają się ze sobą, pytanie, czy na przykład, nawet jeżeli u nas będzie super bezpiecznie, czy nie da się przez dach przejść z sąsiedniego budynku. I wtedy oczywiście komfort mieszkania na strychu wysokim trzeba, że powiem, uzupełnić o zabezpieczenie dobre antywłamaniowe. W przypadku, jeżeli są odpowiednie zabezpieczenia wprowadzone i ten dostęp nie jest łatwy, okienka z kolei dachowe są odpowiednio zabezpieczone, nie musi to być aż takie wyzwanie. Zachęcam, żeby sprawdzić po prostu pokrycie dachowe i to, na ile ono jest z jednej strony szczelne. Kwestia izolacji dachu, jeżeli był niedawno wykonywany remont, też kwestia jakby przenikalności ciepła, to jest ten element, o którym warto pomyśleć. Kolejny element to jest elewacja. Wspomniałem o elewacji przed chwilą. Natomiast tutaj kamienice mają to do siebie, że mają bardzo często unikalne zdobienia i jakieś takie elementy, gzymsy bądź też sztukaterie, które wyróżniały ten budynek na tle innych. I warto oczywiście wtedy przy okazji takiego budynku weryfikować, na ile tam jest tych zdobień, na ile on jest płaski. Nawet jeżeli dzisiaj jest płaski, a jest przed remontem, bardzo możliwe, że kiedyś były te zdobienia tam na budynku dostępne. W Warszawie mamy mnóstwo takich nieruchomości, gdzie po prostu zostały strącone albo w trakcie wojny, albo po wojnie pewne elementy burżuazyjne,
które nie były potrzebne do funkcjonowania z nieruchomości. Natomiast ich przywrócenie i ich dobry stan no, potem zwiększają niesamowicie frajdę i oczywiście też wartość nie tylko sentymentalną, ale finansową mieszkania w takiej kamienicy. Kolejny element to są okna. I na okna w budynku warto zwrócić uwagę, czy były wymieniane, czy są nowe, czy są stare. Jeżeli są nowe, czy są plastikowe, czy są drewniane. Warto zwrócić uwagę na to, czy po prostu tam powietrze się przedostaje i to znowu jest kwestia też kosztów eksploatacji, kosztów ogrzewania. Kolejny element to jest kwestia wilgoci i grzyba, który jest najbardziej, może się dawać we znaki w piwnicy. I to jest kwestia sprawdzenia stanu izolacji przeciwwilgociowych, pionowych i poziomych fundamentów, ścian fundamentowych w kontakcie ścian fundamentów z zewnętrzem, z gruntem. Tutaj przykład akurat z jednej z kamienic, bardzo duża, wysoka wilgoć, grzyb odchodzący tym całymi płatami w piwnicy i ze ściany sufitu. No i oczywiście wiadomo, że to nie jest sytuacja beznadziejna i ona nie dyskwalifikuje konkretnej nieruchomości. Potencjalnie to może być argument do negocjacji niższej ceny. Natomiast oczywiście wiadomo, że z czasem warto zadbać o to, żeby w ramach czy wspólnoty mieszkaniowej, czy też właściciela budynku zadbać o to, żeby izolację wykonać. Jeżeli wentylacja nie działa, to tą wentylację udrożnić po to, żeby ten grzyb się po prostu tam nie tworzył. To są też oczywiście bardzo konkretne i niemałe koszty, żeby z grzybem sobie i z wilgocią sobie poradzić. Dlatego jeżeli mamy suche ściany i zdecydowanie jakby nie czuć tej pleśni w powietrzu, nie czuć tego grzyba w powietrzu, no to wtedy tutaj zdecydowanie kilka punktów do przodu i ten komfort mieszkania później też będzie inny. No i oczywiście już nie mówiąc o tym, że jeżeli mamy tam komórkę lokatorską przy piwnicę, no to trzymanie jakichkolwiek podatnych na zawilgocenie jakichś dóbr, produktów czy sprzętów oczywiście odpada. Jeżeli jest sucho, to od razu też jest zdecydowanie bezpieczne. Kolejny element techniczny to są instalacje. I te instalacje, które mamy w budynku, warto sprawdzić, jaki jest ich stan na dzień dzisiejszy. Polecam tutaj wybrać się do budynku ze specjalistą, który będzie w stanie nam w tym doradzić, jeżeli nie czujemy się na siłach, nie jesteśmy tutaj ekspertem. Ewentualnie polecam po prostu pstryknąć kilka zdjęć i pokazać to fachowcowi. Warto zwrócić uwagę na to i porozmawiać też z zarządem wspólnoty czy z zarządcą, kiedy były remontowane instalacje. I wiele kamienic, które z zewnątrz wyglądają nawet niekoniecznie bardzo atrakcyjnie, bardzo jakoś tak zachęcająco, w praktyce miały przeprowadzane remonty i te instalacje, no to są dość kosztowne remonty. Jeżeli instalacja była wymieniona w ciągu ostatnich kilku lat, można powiedzieć, że przez następne 20 czy 30 ma szansę podziałać jakby bez żadnego problemu. Z punktu widzenia jakby tego, jakie instalacje tutaj wchodzą w grę, no to mówimy o instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazowej, ogrzewaniu. Ewentualnie warto też zwrócić uwagę na to, że być może jest instalacja do telewizji kablowej, światłowód do internetu. To są takie dodatki, natomiast coraz częściej dostępne, a zabudowa gęsta śródmiejska zachęca też firmy, które są operatorami, żeby po prostu do budynków całych wchodzić i taką infrastrukturę zapewnić. Instalacje, teraz tak, patrzę na zegarek, mamy mniej więcej 33-34 minutę. Ja myślę tak, na tym bym się zatrzymał na ten moment. Jesteśmy mniej więcej w połowie i proponuję w takim razie, może zróbmy tak, jeżeli są jakieś pytania, jeżeli macie jakieś pytania, to bardzo bym prosił o to, żeby je wpisać na czacie. Jest chwila na to teraz, także jeżeli jakiekolwiek pytania do tej części materiału się pojawiły, to gorąco zapraszam. Ja bym chciał wykorzystać tą ostatnią minutkę teraz na to, żeby powiedzieć dwa słowa dla tych z Państwa, tych z Was, którzy nie mieli okazji jeszcze z nami rozmawiać, czy nie mieli okazji nas wcześniej spotkać. Jakby zakup nieruchomości oczywiście można realizować na potrzeby własne, na potrzeby wynajmu. Jakby nie jest tajemnicą, że wiele osób inwestuje w nieruchomości właśnie przez kupowanie mieszkań. Natomiast jest też wiele osób, które nie chcą się tym same zajmować, nie mają doświadczenia, nie chcą, nie mają czasu i z jakiegoś powodu wolą po prostu się tym samemu nie zajmować. I tutaj jakby z myślą o takich inwestorach ja zachęcam do tego, żeby się do nas odezwać, zerknąć być może do nas na stronę internetową, bo jest też możliwość zainwestowania w sposób taki bardziej pasywny.
Jako Magnino realizujemy inwestycje w warszawskiej kamienicy, gdzie można, przystępując do spółki celowej, korzystać po prostu z benefitów tego, że firma fachowo od początku do końca kamienicę kupuje, remontuje i później sprzedaje lokale pojedyncze na rynku klientom, a inwestorzy zarabiają na tym określony zysk. I takie projekty trwają mniej więcej w okolicach 2 lat, 2-3 lata to jest mniej więcej ten okres inwestycji. Ewentualnie inwestycje ziemskie, inwestycje w grunty, albo bezpośrednio w działki, albo po prostu w jakieś większe grunty na cele przekształcenia. Także zapraszam serdecznie. Można nas, zachęcam do tego, żeby zerknąć do nas na stronę internetową www.magnino.pl. Tam też można się zapisać na newsletter. Ewentualnie na Facebooku lub LinkedIn mamy też nasze profile. Zachęcam, żeby nas tam polubić, śledzić i w sytuacji takiej, gdyby były jakieś pytania, zachęcam, zapraszam serdecznie do kontaktu.